Rozdział 7, 24 października 1932 rok. Niech się stanie światło. Inwokacja. O Ty wielki, milczący obserwatorze, za pośrednictwem kosmicznego kryształu, który jest przed Tobą, posłałeś swoje promienie, kotwicząc je w sercach dzieci Boga. Naucz ich posłuszeństwa wobec wielkiego kosmicznego prawa. Naucz ich posłuszeństwa światłu. Napełnij ich serca i umysły swoim pokojem, swoim milczeniem, swoją równowagą. Niech radość Twego serca napełni serca wszystkich, przepełniając ich Twoją substancją i czystą elektroniczną siłą, która niesie z sobą niezmierzone i nieskończone błogosławieństwa. Niech każdy poczuje Twoją wszechobecną, czujną troskę, Twoją obdarzającą miłość, mądrość i siłę. Traktat. Przynoszę Wam pozdrowienia od wielkich zastępów światła, które uważnie obserwują wylewanie boskiego blasku, których wielka miłość, pokój i światło zawsze pieczętują Was jako posłanników światła, zawsze demonstrujących ścisłe posłuszeństwo wielkiemu płomieniowi. Posłuszeństwo całego stworzenia to jest główne wymaganie wszelkich zasad. Gdy został wydany rozkaz, niech się stanie światło, pierwszym działaniem było posłuszeństwo. Światło wytrysnęło w nieograniczonych ilościach i tak właśnie dzieje się ze wszystkim, co odnosi się do zewnętrznej działalności jedynej aktywnej zasady – Boga. Chcę tutaj powiedzieć, że pierwszym działaniem wszystkiego, co zewnętrzne, jest doskonałe posłuszeństwo względem obecności Jam jest. Ponieważ tylko w ten sposób można wyrazić czystą esencję. Należy czynić wysiłki, aby w każdym momencie utrzymać spokój wyrażany na zewnątrz, czy to będzie między przyjaciółmi, rodziną, znajomymi, w każdej sytuacji i wieku, ponieważ za każdym razem, kiedy wypływa bodziec do dyskusji, krytykowania czy oporu, oznacza to, że świadomość cielesna wciska się, aby skierować na siebie uwagę i to jest ten właściwy moment, aby nakazać jej obserwację, posłuszeństwo i milczenie. Ważne jest to, co otrzymuje spokój, łaskę miłości, światło i błogosławieństwo. Bezużyteczne jest dyskutowanie. Ucisz swoje zewnętrze. Kiedy uczeń wchodzi na drogę już świadomie, najmniejsze pojawienie się oporu czy zaburzenia oznacza, że powinien nakazać. Jam jest posłuszne i inteligentne działanie mojego umysłu i ciała. Jam jest mocą, która harmonijnie rządzi i rozkazuje wszystkiemu. Jeszcze nie mogę wyliczać wszystkich elementów zaburzających działania zewnętrzne, ponieważ byłoby to danie uczniowi impulsu do oporu lub co gorsza kompleksu winy. Kiedy uczniowie będą wystarczająco silni, aby usłyszeć te prawdy, otrzymają je. Wystarczy tylko nadmienić, że muszą być stale uważni, by nie zaakceptować w sobie oporu ani pokusy krytykowania. Każdy z Was powinien używać często tej wypowiedzi. Jam jest strażą niezwyciężoną, ustaloną i podtrzymywaną w moim umyśle, w moim ciele, w moim domu, w moim świecie i w moich sprawach. Ta straż jest obecnością, Jam jest i oczywiście jest nieskończoną inteligencją.
Świadomość tego ustali ta straż działająca inteligentnie, a afirmacji nie trzeba będzie powtarzać. Wystarczy tylko jeden raz, aby umocnić jej impuls, czyli momentum. Wróćmy do punktu, w którym mówiliśmy, że za każdym razem, gdy powtarzamy jam jest, mówimy, że działa tu moc boskiej miłości, mądrości i inteligencji. Używaj również i tej afirmacji. Jam jest działaniem w pełni wyzwalającym boską miłość. Pamiętając, że miłość jako zaleta czy właściwość Boga jest istotą żyjącą, ponieważ Bóg jest życiem, a Jego wszystkie atrybuty są ożywione. Sugeruję, aby działaniem przygotowującym uczniów do każdego dnia było zdecydowane i radosne oświadczenie, wiedząc, że właściwa moc zawarta w wypowiedzi będzie ją ożywiać. Jam jest miłością, mądrością i mocą, z jej aktywną inteligencją, co sprawia, że będzie ona działała we wszystkim, o czym pomyślę i co będę dziś robić. Rozkazuję tę nieskończonej aktywności, aby była moją ochroną i aby działała, powodując, że w każdym momencie będę poruszać się i mówić i działać zgodnie jedynie z rozkazem Boga. Również bardzo dobrze jest powiedzieć w ciągu dnia: jam jest obecnością zarządzającą, która idzie przede mną, gdziekolwiek pójdę w tym dniu, nakazując doskonały pokój i harmonię we wszystkich moich działaniach. W ten sposób umocnisz otwarcie drzwi na stały przepływ obecności wewnętrznej, która przeobraża Twój świat, która umożliwi Ci kontakt z dysharmonią i sprawia, że pokój i harmonia ujawniają się we wszystkich kontaktach zewnętrznych. Bez względu na to, jakie byłyby wewnętrzne lub zewnętrzne przejawy ciała, uczeń powinien uznać, że zdecydował o fakcie, że jego ciało jest świątynią Najwyższego. Jest to prawda nie do obalenia, że taka świadomie utrzymywana postawa doprowadzi ciało do doskonałego działania, co jest również życzeniem Boga. Przypominam Wam stale, moi drodzy uczniowie, że nie ma innego, lepszego sposobu, aby osiągnąć właściwość lub zaletę, której się pragnie, jak tylko żądając jej, wiedząc, że istnieje ona w naszym doskonałym duchu. Zewnętrzny umysł przywykł wierzyć w niedoskonałość istoty ludzkiej, a co za tym idzie, nie może przejawiać doskonałości w takich warunkach. Myśl ucznia zwykle jest taka: dobrze, już dowiodłem sobie, że nie przejawiam tej właściwości, której chcę, i pewnie dlatego tak się dzieje, że nie jestem dostatecznie zaawansowany. Jednak zapewniam Cię, że nie jest ważne to, co przejawia ciało czy ludzkie ja, bo przegrana jest niemożliwa. Gdy puściło się w ruch, jam jest, ponieważ już wypowiedziało się prawdę, a oprócz tego zmobilizowało się właściwości Boga. Wiele razy widziałem moich uczniów, którzy byli już prawie pewni wielkiego zwycięstwa, a nie udało im się w ostatnim momencie, nie tylko z powodu zwątpienia i braku wytrwałości, ale dlatego, że zamknęli sobie drzwi na czas nieograniczony. Uczeń powinien zmusić się do utrzymania w swoim umyśle świadomości, że gdy puści w ruch władzę Boga, wymawiając jam jest, to nawet powszechny chaos nie może powstrzymać zrealizowania tej afirmacji. Aktywność jam jest nigdy nie przestaje działać, chyba że przeszkodzi jej w tym zewnętrzny umysł. A to może się stać tylko wtedy, gdy masa źle użytej, negatywnej energii napływa
z wątpieniem i niewiarą, gdy realizacja zacznie zbliżać się do ziemskiego poziomu. Każdy uczeń powinien obserwować siebie z wielką uwagą, by nie użyć jam jest w negatywnym wyrażeniu. Ponieważ kiedy mówi się, ja jestem chory, albo ja przegrałem, lub ja nie działam właściwie, rzuca się wielką energię, aby zniszczyła to właśnie, co chciałoby się uzyskać. Tak dzieje się zawsze, gdy używa się zaimka ja, ponieważ, jak już wiesz, jest to zawór, który otwiera uniwersalną moc. Wiedząc, że ty sam jesteś, jam jest, kiedy mówisz, boli mnie głowa, mam chory żołądek i tym podobne, popychasz energię, aby działała w tych narządach w formie, jaką wyrażasz. Bo nieważne, jakich czasowników i przymiotników używasz, skoro zaimek zawsze jest ten sam. Wszystkie odnoszą się do jednej osoby – ja. A nie ma innej osoby, która mogłaby umacniać twój świat, jedynie ty. Jakkolwiek stwierdzenie, które może być właściwe tylko tobie i ciebie dotyczy, włącza energię i działanie obecności jam jest. Gdy jakiś narząd buntuje się i dokucza, właściwą postawą jest zdeklarowanie i utrzymywanie tego oświadczenia ze zdecydowaniem. Jam jest jedyną i doskonałą energią, która tam działa, dlatego każdy przejaw zaburzenia jest natychmiast skorygowany. To jest właśnie bardzo ważny punkt, na który należy zwrócić uwagę uczniów, jeżeli z przyzwyczajenia używają jakiegoś środka zewnętrznego, takiego jak na przykład lekarstwa, niech używają go oszczędnie, ale zawsze wyjaśniając sobie prawdę, że osiągną wystarczające mistrzostwo w całkowitym rządzeniu przy pomocy obecności jam jest. Zapewniam cię, mimo tego, iż wierzysz w lekarstwo, przyniosło ci ulgę, zawsze jednak obecność jam jest tą, która dała lekarstwu moc ulżenia. Na przykład ja, Saint-Germain, obserwowałem świat medyczny przez wiele stuleci i za każdym razem, kiedy ktoś autorytatywnie stwierdzał, że taki czy inny lek nie daje rezultatów, w krótkim czasie znikało ono całkowicie ze sceny. Każdy myślący człowiek uważa, że pewne zioła lub substancje mają działania chemiczne, które odpowiadają danemu elementowi wewnątrz ciała. A ja ci mówię, zastanów się, co jest tym, co daje tę zgodność czy podobieństwo. Tylko moc twojego jam jest, która pozwala ci o tym myśleć. Tak więc, kiedy myślisz o aktywnym kręgu, widzisz, że istnieje tylko jedna inteligencja i obecność działająca we wszystkim, czyli jam jest Bóg w tobie. W takim razie, dlaczego nie spojrzysz prosto w twarz tej prawdzie? Zastanów się, nie wahaj i myśl. Jam jest tą obecnością w działaniu. To samo życie jest we mnie i tych lekach, którym daję swoją moc. Więc powiedz im, czy nie lepiej jest iść wprost do najwyższego źródła wszystkiego i otrzymać jego wszechpotężną i niewyczerpalną pomoc, która nie może zawieść, zamiast udzielać jej czyjemuś zewnętrznemu, co znów prowadzi cię do czegoś innego i też zewnętrznego, któremu dajesz władzę ulżenia w cierpieniu, któremu z kolei dałeś moc dokuczenia tobie. Ja wiem, że niełatwo jest wyrzucić z siebie stare przyzwyczajenia, ale trochę medytacji zmusi zewnętrzny, zdrowy rozsądek
do uwolnienia się od wszystkiego, co zewnętrzne i zdania się na wielką obecność Jam jest. Naturalnie nie ma innego sposobu przekonania ucznia do tego życiowego zagadnienia, jak tylko przez zastosowanie tych prawd ze zdecydowaniem i pewnością. Poza tym, nikt nie może zademonstrować, do jakiego stopnia można stosować prawdę. Tylko uczeń może sam zdecydować, w jakim stopniu będzie jej używał. Czasami energia wewnętrzna, zgromadzona przez życzenia, jest tak wielka, że człowiek zostaje zaskoczony jej rezultatem. Słowem stosowanym przez ludzi wschodu jest OM. Znaczy ono samo, co Jam jest, I am. Osobiście bardziej odpowiada mi Jam jest, ponieważ wtedy uczeń bardziej odczuwa działanie Boga w sobie. Dla ludzi wschodu OM jest pewną obecnością wszechświata, lecz nie uświadamia tej obecności, którą daje Jam jest, działającej w człowieku. To wyjaśnia nam warunki, jakie istnieją dzisiaj w Indiach, gdzie tyle kast popełnia błąd przez zamieszanie, jakie spowodowała wiara w to, że najważniejsza jest intonacja, w jakiej śpiewają OM. Prawdą jest, że intonacja narzuca pewnego rodzaju działanie, ale nie energetyzuje tego działania. To też różnica w intonacji ma niewielkie znaczenie. System mistrzów wzniesionych od niepamiętnych czasów polegał na świadomym używaniu obecności Jam jest. Uznanie i pełna akceptacja Boga w działaniu, w człowieku, jest tym, co przekazuje coraz bardziej inteligentne, pełne i kompletne działanie obecności Boga. Jest ono praktyką obecności Boga, czyli boskości. Ludzie wschodu, którzy osiągnęli szczyty duchowe i których bez wątpienia jest niemało, osiągnęli to dzięki sile medytacji nad właściwym znaczeniem tej działalności. Być może, że najbardziej prosta i potężna prawda, jaką człowiek może sobie przyswoić, jest ta, że gdy mówi Jam jest, to wyzwala działanie pełnej energii Boga wewnątrz siebie samego, świadomie lub nie i bez żadnych zmian. Energia ta przemienia się w moc przez świadome używanie jej. Fakt, że indywidualna istota jest inkarnowana jako istota ludzka, jest rozkazem wzniesienia jej do doskonałego działania. Gdy świadomość człowieka jest wzniesiona, wtedy wszystko, co jest w jego świecie, jest wzniesione do poziomu wewnętrznej aktywności. Wschodnia mantra Om Mani Padme Hum oznacza Bóg działający w człowieku. Używaj zawsze Jam jest zamiast Om, gdyż być może żyłeś już inkarnowany w ciałach Hindusów i poznałeś sposób używania go, więc by uniemożliwić przywoływanie zastoju Jam jest, aby wzniosło cię do pełnej wysokości. Za każdym razem, kiedy używasz Jam jest, wprawiasz w ruch czystą energię Boga, bez koloru i bez zabarwienia ludzką myślą. Jest to jedyna forma utrzymania czystej energii Boga, nieskażonej ludzkimi wyobrażeniami. W krótkim czasie można osiągnąć dobre rezultaty, używając następujących afirmacji. Jam jest czystą inspiracją. Jam jest czystym światłem, tu działającym. Wizualizuj to i przepuść przez swoje ciało we właściwych momentach. Jam jest czyste objawienie wszystkiego, co chcę widzieć. Utrzymaj na zawsze w tobie te wodze władzy. Ludzie boją się
ogarnąć wielką moc Boga i pozwolić jej działać. A cóż może być w Bogu takiego, że się Go boisz? Musisz żądać i wziąć sobie to, czego sobie życzysz. Mów więc, jam jest teraz istotą wzniesioną duchową, która chce być. To natychmiast otoczy Ciebie wznoszoną obecnością. Jam jest wiecznym uwolnieniem z każdej ludzkiej niedoskonałości. To sprawia, że stajesz się jam jest. Ja akceptuję teraz moją całkowitą i już ustanowioną doskonałość. Stosuj te wyjaśniające afirmacje dla Twojego własnego zrozumienia, ponieważ świadomość cielesna jest świętym Tomaszem, niewiernym i krytykującym. Nie pozwól jej wątpić. Powiedz, to moje ciało jest świątynią Boga żywego i jest teraz wzniesione. Instrukcje te ogólnie są po to, aby uczeń mógł sprawdzić to prawo sam na sobie. Mów często, jam jest władzą, która rządzi tą działalnością, zatem ona zawsze jest uporządkowana. W całym wszechświecie nie ma człowieka, który mógłby uznać jam jest obce dla kogoś innego. Możecie skierować się do zbiorowego jam jest, by oczywiście w to jam jest również i my wchodzimy, ale nie jest ono tym samym, jeśli mówimy o jam jest indywidualnym. Każdy krok osiągnięty przez Ciebie w poznaniu tego, czym jesteś, jest nabytkiem stałym i nie może być cofniętym. Błogosławieństwo. O Ty nieskończona, wszechprzenikająca obecności, której aktywna inteligencja rządzi wszystkimi, którzy zwrócili do Ciebie swoje spojrzenie, napełnij wszystkich podążających do światła Twoim potężnym, wewnętrznym blaskiem. Wciąż bliżej i bliżej przyciągaj ich do wielkiej obecności jam jest, aby napełniło ono świat wszystkich ludzi Twoją majestatyczną, zachwycającą doskonałością i aby świadomość każdego człowieka dążyła tylko do wielkiej, potężnej obecności i doskonałości. I notatka, moi. Wszystkie kamienie szlachetne są energią o wysokiej częstotliwości substancji Boga. Im intensywniejszy jest ogień, tym większa jest siła oczyszczania. Złoto nie dąży do łączenia się z innymi metalami, natomiast wszystkie metale lub stopy dążą do niego. Tak dzieje się dlatego, ponieważ złoto jest czystym elementem. W procesie spalania każdego paliwa w pewnym stopniu jest obecny złoty płomień. Kiedy odbywa się wchłanianie substancji zewnętrznej, to w jakimś momencie tej reakcji zawsze powstaje czerwony odcień, ponieważ czerwień to wybawienie od niedoskonałości i nieczystości. Gdyby nie było nieczystości, to zewnętrzna substancja od razu paliłaby się złotym płomieniem. Koniec rozdziału 7.